Cześć, tu Aga Kopczyńska, agamasmaka.pl, dietetyczka. Chciałabym dowiedzieć się, czy ty, słuchająca mnie osobo, myślisz czasem, że jesteś przypadkiem beznadziejnym? Że tobie to już nic nie pomoże, że nie możesz jakoś pozytywnie wpłynąć na twoje odżywianie i zacząć się ruszać i zrobić czegokolwiek dla swojego zdrowia? Po prostu nie. A ja ci powiem, że nie ma przypadków beznadziejnych. Tak jak kiedyś koleżanka z pracy, malarka, powiedziała mi, że każdy, absolutnie każdy może w podstawowym zakresie nauczyć się rysować. Nie wierzyłam jej, ale ona twierdziła, że tak jest. To ja ci powiem, że ja uważam, że każdy, chociaż w takim elementarnym zakresie, jest w stanie tak wyedukować się żywieniowo, żeby jeść poprawnie, żeby poprawić swój komfort życia. Nie idealnie, ale żeby coś poprawić. Każdy z nas ma umiejętność zrobienia jakiegoś małego kroku. Jednego, drugiego. Naprawdę każdy. To znaczy wszystko jest do ogarnięcia. Jakąś taką wiedzę żywieniową, choćby podstawową, można zdobyć albo można usystematyzować. Można się nauczyć gotowania w takim też podstawowym zakresie. Do nowych smaków można się przyzwyczaić. Oczywiście nie do wszystkich. Ale tego też nikt nam nie każe, żeby wszystko lubić. Dobre nawyki można zbudować w ciągu naprawdę niedługiego czasu. Takie podstawowe, zdrowe, dobre nawyki, które nam będą służyły. Pod warunkiem, że jest jeden podstawowy warunek i tego nie przeskoczymy, takie jest moje zdanie. Pod warunkiem, że uznamy, że jesteśmy ważne, ważni dla siebie samych. Że potrzeby innych, praca, tutaj możesz wstawić jeszcze dowolne aspekty życia, nie są ważniejsze od naszych potrzeb, tych elementarnych. I to niby taka oczywistość, ale sporo kobiet, z którymi pracuję, przewraca się o tę oczywistość wyjątkowo często. Mam dużo klientek, które doskonale już wiedzą, jak powinny jeść, co zmodyfikować w jadłospisie, co wdrożyć, ale nie robią tego, bo coś zawsze im przeszkadza i będzie zawsze przeszkadzać, o ile z tym nic nie zrobimy, o ile nie damy sobie prawa do zaopiekowania się sobą. Zaopiekowanie się sobą to nie jest zawsze trzymanie się jakiejś wyśrubowanej, idealnej diety albo turbo treningów w określonej ilości w tygodniu. Dbanie o siebie to też chociażby spacer. I to wcale nie musi być zawsze godzinny spacer. Może być półgodzinny albo 15-minutowy. Dbanie o siebie to na przykład też regularne jedzenie. Wtedy, kiedy jesteśmy głodni, jedzenie nieidealnych posiłków, ale w miarę odżywczych, które dają nam energię, dają nam siłę i nie zostawiają nas z głodem i dyskomfortem. Dbanie o siebie to zrobienie sobie przerwy w pracy na drugie śniadanie, zamiast połykania w całości czegokolwiek przed komputerem, żeby się zapchać i nie czuć głodu. Dbanie o siebie to pójście do sklepu po warzywa. Ugotowanie sobie zupy na 2, a nawet palicho na 3 dni. I wzięcie tej zupy do pracy zamiast głodzenia się lub zjadania prawie codziennie ciasteczek, batoników, czy cokolwiek znajdziemy w jakimś automacie, czy w sklepie pod domem, czy pod pracą. Dbanie o siebie to spokojna i smaczna kolacja, zamiast wieczornego odpisywania na służbowe maile. Dbanie o siebie to zrozumienie, że nie ma dobrego samopoczucia przy niedosypianiu, przy niedojadaniu, przy nieszanowaniu swoich potrzeb. Nie wiem, może boisz się, że świat powie nie, jeśli powiesz mu, że też masz potrzeby. Ja się czasem chyba boję, ale uczę się nie bać. Kiedyś słuchałam wywiadu z Natalią De Barbaro i użyła kilku pięknych sformułowań. Jednym z nich, które najmocniej weszły we mnie, było: byłam zastarana na śmierć. Niektóre z nas, kobiet, starają się faktycznie na śmierć realizować powinności, obowiązki, potrzeby innych. Udowadniamy, że wszystko potrafimy, możemy, zostawiając zadbanie o siebie na przyszłe czasy, kiedy będzie jakaś magiczna przestrzeń, kiedy zasłużymy. Otóż nie będzie przestrzeni, jeśli sami jej sobie nie stworzymy. I będziemy dalej w czarnej duszy. Zastarane, zaorane, z nadwagą, niedowagą, refluksem, brakiem energii, insulinoopornością, frustracją, wrzodami, jelitem drażliwym. Możesz cokolwiek wstawić, co wydaje ci się niepotrzebne, problematyczne. Przede wszystkim będziemy cholernie zmęczone, jak nic z tym nie zrobimy, czego nam wszystkim zdecydowanie nie życzę. Pozdrawiam cię serdecznie. Aga Kopczyńska, agamasmaka.pl, dietetyczka.